Tytuł kursu: roboty okładzinowe. Moduł: podłoża pod okładziny, ich rodzaje i przygotowanie. Temat: podłoża i stawiane im wymagania. Witam raz jeszcze bardzo serdecznie i dziękuję, że zgodził się Pan poświęcić nam chwilę czasu i opowiedzieć o podkładzie podłogowym, jakim jest jastrych. Witam serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby opowiedział nam Pan o podkładzie podłogowym, jego zastosowaniu, przygotowaniu, sposobie użycia oraz przygotowaniu podłoża, na którym wykonuje się ten podkład. Proszę nam zatem powiedzieć najogólniej, czym jest jastrych. Jastrych jest to posadzka bezspojnowa lub podkład pod podłogę. Może on występować w postaci mokrej mieszanki zaprawy budowlanej układanej na budowie lub prefabrykowanych płyt w postaci tzw. suchego jastrychu. Jakie znajduje on zastosowanie w budownictwie? Zaprawa ta przeznaczona jest do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i posadzek oraz temu podobnych warstw dociskowych, podkładowych i kształtujących spadek wewnątrz i na zewnątrz budynków, jak i również na tarasach i balkonach. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach, na spoiwach hydraulicznych, warstwach paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej oraz na izolacjach termicznych i akustycznych. Nadaje się do wykonywania podkładów podłóg ogrzewczych. Z zaprawy tej można wykonywać także inne elementy wylewne bezpośrednio na budowie, takie jak fundamenty, nadproża, schody, stropy po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę, łatwą do rozprowadzania. Po stwardnieniu jest wodo- i mrozoodporna, o dużej wytrzymałości na obciążenia. Jak należy przygotować tę zaprawę, aby jej nie zepsuć? Suchą mieszankę, 25-kilogramową, należy zarobić w około 3,5 litra czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw względnie betoniarki. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2 do 3 minut. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowane w taki sam sposób. Czy mógłby Pan nam teraz opowiedzieć o sposobie jej użycia? Przygotowaną zaprawę należy układać warstwą o grubości uzależnionej od rodzaju konstrukcji podłogi oraz ściśliwości warstwy izolacji termicznej lub akustycznej. W przypadku dużych obciążeń podłogi, znacznych wahań temperatury, podłóg na stropach z elementów prefabrykowanych, w pomieszczeniach o zwiększonej intensywności eksploatacji, przy układaniu podkładu na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej o dużej odkształcalności, a także w celu zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje się zbrojenie podkładów. Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych, konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. W początkowym okresie twardynienia jastrychów, to jest przez 7-10 dni po wykonaniu, zaleca się odpowiednią pielęgnację przez zwilżanie wodą i ochronę przed przedwczesnym wysychaniem. Zostało nam do omówienia jeszcze przygotowanie podłoża, na którym wykonuje się podkład z nim związany. Zatem co może nam Pan powiedzieć na ten temat? Otóż podłoże, na którym wykonuje się podkład z nim związany, powinno być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, jednorodną strukturę, być równe i oczyszczone z kurzu, gruzu, wapna, tłuszczów, smarów i innych zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność układanego jastrychu. Bezpośrednio przed wykonywaniem podkładu podłoże zaleca się zwilżyć wodą. Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia dużej przyczepności podkładu, zaleca się wykonanie na podłożu warstwy kontaktowej przy użyciu środka gruntującego GT1. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.